Polskie Radio Chicago, premiery muzyczne Jakub Barwiński, a dzisiaj moim gościem jest Dawid Tyszkowski. Witam cię, Dawid, bardzo serdecznie. Cześć, Jakub. Dawid, na samym początku zawsze robię taki mały rys biograficzny, więc przedstawię krótko twoją sylwetkę. Dawid Tyszkowski, młody reprezentant Fonobo Label. Najnowsze odkrycie z muzyką związane od dziecka. Jego nieodłącznym atrybutem jest gitara. 21 kwietnia wydał pierwszy singiel Koszulka, a 10 czerwca mini album Nadal nie śpię, który jest miksem głębokiego wokalu ze świeżym brzmieniem, a my właśnie o tym albumie dzisiaj porozmawiamy. Ale zanim do niego dojdziemy, mam do ciebie taką rozbiegówkę małą. Pytanie, czego słuchasz prywatnie? Jakieś trzy strzały, które możesz nam polecić, co ostatnio masz gdzieś tam może na playlistach? Trzy strzały. Ostatnio słucham takiego zespołu, który się nazywa Fleet. Nie wiem, jak to się wymawia, ale wydali niedawno album, który mi się bardzo spodobał, mają świetne brzmienie. Słucham też Finasa, który był wielką inspiracją moją do całego stylu produkcji, jaki też jest w mojej epce przedstawiony. Ostatnio też słuchałem kilka piosenek od takiej wokalistki, która się nazywa Lexi Jade, też wydała album. Nie jest to chyba jakaś moja ulubiona wokalistka, ale tego słucham ostatnio. No to dobra, w takim razie mamy te trzy propozycje, ja je zamieszczę w informacjach o wywiadzie. Przejdźmy do takiego małego wstępu. Tutaj mam do ciebie trzy pytania. Pierwsze pytanie to, kto współtworzył album? Kto oprócz Dawida? O kim powinniśmy powiedzieć w tym momencie? No więc przede wszystkim główną moją pomocą był producent Patrick Dupin, z którym powstały wszystkie te piosenki. Nad jedną piosenką współpracowaliśmy z Magdą Cruz, też z wytwórni Fonobo, której bardzo dziękuję w tym miejscu za pomoc, bo wyszło super przy utworze Pomóż mi. No i jest jeszcze piosenka pod tytułem Tlen, która powstała na takim jam session, powiedzmy, z moim kumplem Jakubem Krzyżowskim. Dobra, to słuchaj, wiesz co, do tych utworów jeszcze przejdziemy, więc tutaj nie będziemy za dużo zdradzać. Mam do ciebie pytanie odnośnie okładki, dlatego że tak, na okładce widzimy ciebie pod ścianą, taki lekko znudzony tam się wydajesz, albo śpiący, dlatego że sama epka nazywa się Nadal nie śpię. Na jakimś, nie wiem, to jest jakieś pomieszczenie, korytarz? Na pewno tu mam pytanie, co to za miejsce i kto był autorem tego zdjęcia, tej sesji do tego albumu? Autorem jest Ola Bodnaruś. To jest takie mieszkanie, taki dom wynajęty właśnie pod sesję, gdzieś pod Warszawą. To jest akurat pokój. Pomieszczenie takie jedno właśnie, najciekawsze było tylko, w całym domu było tylko jedno pomieszczenie z niebieską ścianą i właśnie z tego pomieszczenia powstała okładka, chociaż nikt się tego nie spodziewał chyba. No na pewno taka klimatyczna, troszkę tutaj taka, właśnie taka senna bym powiedział, teraz mi do głowy przyszło, bo te kolory też się tak trochę zlewasz z tą ścianą z uwagi na to, jaka jest ten kolor. Tak, właśnie dlatego wybraliśmy to zdjęcie na okładkę i ono jakoś od razu złączyło się w całość z tym, jak ten album brzmi. Ja sobie zawsze wyobrażałem takie właśnie kolory jakoś niebiesko-fioletowe, jak myślałem, jak ten cały album brzmi. No i tak mi się to złączyło, że to zdjęcie pasowało po prostu. No to słuchaj, Dawid, o tytuł cię muszę spytać. Nadal nie śpię EP. Czemu nadal nie śpisz? Nazwa, nie wiem, dlatego, że te utwory wzięły się z tego, że nie mogłeś spać i je pisałeś, czy ma jakieś inne znaczenie? O co chodzi z tytułem? Trochę tak. Tak sobie pomyślałem, że może to oznaczać to, że to są, że przedstawiam tej epce jakieś takie moje przemyślenia, które nie dają mi w nocy spać. Ale jest to też nawiązanie troszkę do tekstu z otwierającego utworu Pomóż mi. Jest tam taki wers, chyba czas w końcu spać, no i tak pomyślałem, że to może być takie nawiązanie. No to robimy taką małą analizę, przejdziemy po tych kilku utworach. Mała analiza płyty Nadal nie śpię EP, utwór numer jeden, o którym właśnie wspomniałeś. Być trochę bardziej, czuć trochę mniej. Utwór numer jeden to Pomóż mi. I tutaj mamy fragmenty Coraz ciszej mówię, coraz krócej śpię, nie chcę żadnych nowych ludzi, czasem unikam siebie sam, jestem trudnym człowiekiem,
Chyba czas spać. I o tym gubieniu się częściej niż wy. No właśnie, wiesz co, pomóż mi. Normalnie, nienormalnym być. Czy ktoś konkretny ma tu pomóc, czy jakaś po prostu bliska osoba? Bo wiesz co, jak ja słuchałem tego utworu, to tak trochę na taką nutę dzisiejszych problemów trochę, jeżeli chodzi, nie wiem, może o jakieś zagubienie, szczególnie u młodych ludzi. Wiemy dobrze, że mówi się dużo o tym mentalnym zdrowiu, o takim, nie wiem, zamykaniu może, o depresji też się mówi, nie wiem, gorszym okresie, próbie poskładania się. Te problemy od lat są bardzo w tej chwili aktualne. To na taką nutę troszkę ten utwór? Ja nie piszę raczej utworów o problemach jakichś ogólnych, tylko raczej o moich, więc nie myślałem o aktualnej sytuacji w społeczeństwie wśród młodzieży, tylko raczej opisuję tutaj swoje jakieś przeżycia. Spowodowane są one tym, że jestem na pierwszym roku studiów, nowe miejsce i po prostu jakoś ciężko mi było się w tym odnaleźć. No i to jest o tym piosenka właśnie. I to jest, pomóż mi, jest rzucone tak w eter do nikogo konkretnego. Mhm. Tutaj ta muzyka już tak przyjemnie nam przygrywa, ale nie chce być na pierwszym planie. Ta muzyka tutaj nie, jakoś nie przyćmiewa reszty. Tak, to jest zdecydowanie utwór, w którym wydaje mi się, że bardziej, może nie bardziej wartościowy, ale bardziej przyciągający jest tekst niż jakieś zabiegi właśnie muzyczne. Że tutaj chodzi o przekaz tego tekstu, jakąś historię. Utwór numer dwa to Koszulka i to jest pierwszy singiel, który wydałeś, wcześniej wspomniałem, w kwietniu. Pierwszy singiel już widziałem taki bardzo ciepły i pozytywny odbiór, dlatego że na samym YouTubie ja czytałem dziesiątki komentarzy pod tym teledyskiem i tutaj mamy jeszcze wyszczególnioną pod tym teledyskiem współpracę oczywiście z Piotrem, Patrick Depen. Ta tytułowa koszulka, czemu jest tutaj w tytule? Dlatego że w tekście mamy fragment o tym, że dzisiaj znowu nie ściągnę koszulki. A mamy tutaj za małe ubrania, nie panuje nad ciałem. Ten utwór mi dotyka takich nut odnośnie samoakceptacji. Może kwestia wagi tutaj jest, odchudzanie, niejedzenie. Właśnie jaki był pomysł też na ten utwór? Ja widzę tutaj z teledyskiem, moglibyśmy to spiąć ze sobą, dlatego że tak, tam chyba kwestia ważenia się chyba pada 3 razy z tego, co widziałem, to ujęcie na wagę. I nie wiem, czy dobrze wyłapałem, ale wydaje mi się, że w drugim ujęciu jest chyba 50 kilo, a w trzecim chyba 60 i ten uśmiech taki na twarzy. Więc jakbyś mógł powiedzieć też troszkę o tej historii. Właśnie zastanawiam się, czy zdradzać tę historię z teledysku, ale no... Mogę zdradzić. Nigdzie wcześniej tego nie mówiłem, ale teledysk jest inspirowany kamizelką Bolesława Prusa i to jest takie przedstawienie właśnie współczesne no te, właśnie tej historii. No, jest ona mocno związana właśnie z jakąś samoakceptacją swojego ciała, więc nie jest to mój pomysł, to był chyba pomysł reżysera Michała Mazurka. No i wydał mi się po prostu bardzo, bardzo fajny, odpowiadający tematyce tego utworu, no, które jak najbardziej trafnie tutaj zauważyłeś, że opowiada o jakiejś o braku akceptacji swojego ciała. I o ile na początku widzimy, że to może jest taka trochę sytuacja patowa, może trochę smutna, tak widzimy może takie trochę niezrozumienie, dlatego że widzimy w tym teledysku szczególnie, że dwie osoby ze sobą żyją i ta jedna właśnie ma trochę, nie wiem, fiksację może na punkcie tej samoakceptacji, o tyle na koniec ten taniec, uśmiechy na koniec teledysku, sam ten uśmiech, o którym wspomniałem przy sprawdzaniu wagi, mówi chyba o tym, że no jednak chyba będzie pozytywne rozwiązanie tej sytuacji. Właśnie jak ja na to patrzyłem, no to, bo to jest trochę historia o takim, no o oszustwie, nie, z przekręcaniem tej wagi, więc oni się tam na końcu cieszą, ale ja bym tego chyba nie odczytywał jako do końca pozytywne zakończenie, bo jednak ono wynika no właśnie z jakiegoś kłamstwa. Także ja bym tego nie odczytywał tak do końca pozytywnie i tak samo bym nie odczytywał pozytywnie zakończenia tego utworu też. Nie miałem zamiaru napisać jakiegoś
no takiego, nie wiem, protest songu dla wszystkich ludzi, którzy mają problemy ze swoim ciałem, żeby im powiedzieć, że kiedyś wszystko będzie dobrze. No, ja wcale na końcu tego nie mówię, raczej mówię, że nie wiem. Zepchnij mnie, odnajdę się wreszcie. Utwór numer 3 to Zepchnij mnie. I tutaj mamy takie fragmenty jak jestem słaby jak wino, z wodą zmieszany, a ona wciąż trzyma, choć szans nie dawałem. I to mi się bardzo podobało, spodobał ten fragment, dlatego że mówi chyba o tym, że pomimo tego właśnie, że jest może gorzej trochę i że to jednak sam się dziwisz, że ktoś, może nie ta konkretna, ale ta osoba jest, tak? Pomimo tych problemów, pomimo tego, że jestem słaby, pomimo może tego, tak jak wcześniej było, że mam problem z samoakceptacją, to ona wciąż trzyma. Tak, tak. Dobrze zinterpretowałeś ten wers, przynajmniej tak jak ja go pisałem, to właśnie to miałem na myśli, że mimo, że jest właśnie nie do końca dobrze, no to jednak gdzieś ta osoba zawsze przy mnie jest. I tutaj mamy te kolejne fragmenty o tym, że obudź się, masz wszystko, co zechcesz, że zobacz, a nie patrz, obok leży szczęście. No właśnie, tu mi z kolei przychodzi na myśl... No, sytuacja, w której dobrze wiemy, jak jest w życiu. Niektórzy, no, tak jak tutaj śpiewasz, no, może nie zobaczą tego wszystkiego, co dookoła, a tylko patrzą i nie widzą rzeczywiście, że wszystko jest okej, okay, że nie musimy się chyba zatracać w przeszłości czy w przyszłości. Powinniśmy żyć tu i teraz, dlatego że mamy na przykład, nie wiem, po co żyć albo dla kogo, że ta osoba, o której przed chwilą powiedzieliśmy, jest tu wciąż. Więc o takim dostrzeganiu chyba tego, co mamy i, nie wiem, docenieniu tego, tak? Tak, tak. Właśnie kiedy to pisałem, to chciałem taką informację sam do siebie wysłać chyba, że po prostu, że może nie panikuj, Dawid, i że nie jest tak źle, jak myślisz. Póki jesteś. Przejdźmy dawać do czwórki. Czwórka to tlen. I tutaj mamy taka ładna laurka. Jak słuchałem tego utworu, to taka ładna laurka mi się tutaj tak skojarzyła, dlatego że mamy tutaj ten tekst: póki jesteś tlenu więcej, bez ciebie nie ma części mnie. Jak sobie połączymy też z tym teledyskiem, gdzie widzimy, że nie wiem, że o ile na początku jakieś demony może próbują cię tu, nie wiem, powstrzymać, złapać, odebrać ten tlen, to jednak jak ta osoba się pojawia w tym teledysku, to wszystko jest lepsze. I te demony nawet na końcu tańczą z wami. Czyli tak jakby no, była burza, a nagle jest słońce i wszystko jest dobrze. Tak, tak. Akurat z tlenem i z jego tekstem była ciekawa sytuacja, bo totalnie nie miałem jakiejś takiej weny na właśnie tematykę tego tekstu. Jak ci mówiłem na początku, on powstał na takim jam session jakby z moim kumplem. No i tam właśnie najpierw powstała muzyka. Zazwyczaj jest u mnie tak, że powstaje kilka zdań chociaż tego tekstu, na których później się to jakoś rozwija. A tam była na początku muzyka i bardzo ciężko było tak nagle wpaść z jakąś inspiracją na ciekawy tekst, więc nie wiedziałem do końca, o czym piszę od początku, aż w końcu się okazało, że jest to taka właśnie historia o miłości, co też mi się wydaje bardzo ciekawym procesem, że tak to powstało. Zawsze lubię o tym opowiadać, bo jest to jakieś takie inne właśnie od tych pozostałych piosenek, które powstawały na podstawie właśnie jakiegoś tam tekstu na początku. No to my z tego miejsca oczywiście polecamy, żeby sprawdzić teledysk do tego utworu, bo dodaje kolorytu, fajnie tak spaja tę historię. Można znaleźć go oczywiście na YouTube. Dawid Tyszkowski, wystarczy wpisać utwór Tlen, a my przechodzimy do ostatniego utworu. Tato, zatrzymaj się, to ważna sprawa.
Czy znasz człowieka, który znów na nowo mnie poskłada? W ostatnim, piątym utworem jest Odlot. I wiesz co, tak, najspokojniejszy utwór na koniec. Ja po tytule Odlot, jeszcze przed odsłuchem, spodziewałem się, nie wiem, może czegoś mocnego, może jakiegoś takiego, wiesz, typowego odlotu. A tutaj niespodzianka, dlatego że mamy ciebie spokojnie grającego na gitarze, powoli. Ta muzyka też jest taka tutaj jednostajna, też nie przejmuje jakoś za bardzo kontroli nad tym wszystkim. Tekstu jest nieco mniej, to też na pewno. Utwór dość krótki, więc taki specyficzny. Na pewno tutaj wychodzi gdzieś poza ramy tych wszystkich utworów z tej epki. Mamy tutaj takie zwroty. Tato, zatrzymaj się, to ważna sprawa. Czy znasz człowieka, który mnie poskłada? Potrzebuję kogoś, kto by za mną stanął murem. I tutaj nie wiem, ja mam takie skojarzenia może, bo tutaj później są warszawskie bloki. Tutaj mam skojarzenia z jakimś takim dorastaniem. Może kwestia tych urodzin brata. Dziś wybrałbym inaczej. To kwestia tego, że nie wiem, jak jesteśmy dziećmi, to mamy inne priorytety. Nie dostrzegamy niektórych ważnych rzeczy, które później, nie wiem, żałujemy ich, bo na przykład, nie wiem, tylko zabawa nam w głowie, tak? Okej, okay. Bardzo ciekawy, fajnie. Ciekawiło mnie bardzo, jak ten utwór zostanie zinterpretowany, bo u mnie to jest bardzo konkretna historia, bardzo prywatna, ale jednak przedstawiona tak metaforycznie, że byłem właśnie ciekaw, jak to się zinterpretuje wśród słuchaczy. Po części masz rację, ale ja też nie chcę tego chyba tłumaczyć tak jak to było oryginalnie według mnie pomyślane. Myślę, że fajnie każdy sobie do tego dorobi jakąś taką swoją inspirację, ale tak w dużym stopniu myślę, że można powiedzieć, że jest to utwór trochę o dorastaniu, o wchodzeniu w jakiś nowy etap życia. Tutaj miałem jeszcze jedną hipotezę, o czego może dotykać. Według mnie też, no może każdy może mieć własną interpretację, odnośnie samej tej postaci taty, ojca, który tu jest, na zasadzie takiej, że dość często, szczególnie przez te ostatnie lata, 10-20, dorastamy, dzieci dorastają tak same sobie w pośpiechu, bo rodzice na przykład nie mają czasu, więc tutaj też mnie uderzyło w tym pewnym fragmencie i pomyślałem, że to może też o tym. Super. Cieszy mnie to, że takie interpretacje się pojawiają. No to słuchaj, no to Dawid, no to w takim razie to jest piątka. Tutaj zamykamy mini album, polecamy wszystkim. Dawid Tyszkowski, to jest album Nadal nie śpię EP. No i Dawid, ja ci bardzo dziękuję za tą krótką rozmowę, za przejście po tych wszystkich utworach. Dziękuję również, bardzo mi było miło opowiedzieć trochę więcej o nich. Mam nadzieję, że jeśli ktoś byłby bardziej właśnie zainteresowany wglądem w te teksty, to że dowiedział się tutaj trochę więcej. I tutaj, Dawid, mam jeszcze do ciebie na pewno pytanie na koniec, dlatego że chyba przeczytałem gdzieś, nie wiem czy dobrze, że pracujesz nad nowym materiałem, tak? Czy pracujesz w tym momencie nad materiałem, bo wiemy, epki to epki, zwykle pojawiają się, żeby jednak dać, żeby pokazać, że tu jestem, halo, przywitać się, ale jednak płyta długogrająca, około 10-12 utworów, to taka już oficjalna płyta. Planujesz, może nie wiem, w tym roku, w przyszłym, możemy się czegoś spodziewać? No, nie jestem pewien daty i też nie jestem pewien, czy mój przyszły projekt to będzie już ta pierwsza długa płyta, bo ja się trochę boję tego projektu jeszcze. Ja mam jednak 19 lat dopiero i myślę, że potrzebuję jeszcze trochę zebrać tego doświadczenia, żeby być gotowym na ten pierwszy duży album, bo chciałbym, żeby on był jednak dopracowany i przemyślany, więc myślę, że na razie można się spodziewać jakichś krótszych form i tak pracuję już nad nowym materiałem, także myślę, że może niedługo. A czy będzie może w przyszłości więcej współpracy na przykład z Piotrkiem, z Patrick Depen? Czy to nadal planujesz? Czy ty byłeś wcześniej fanem jego muzyki? Bo jego muzyka też jest specyficzna trochę i też tutaj dotyka takich często wrażliwych nut, które też można odnaleźć w twojej muzyce. Tak, tak. Ja jestem fanem Patryka od czasów początku mojego gimnazjum. No i tak się zdarzyło, że obserwowałem go na Instagramie po prostu od tamtego czasu i dowiedziałem się, że jest też producentem i tak jakoś zaczęliśmy współpracować i mam nadzieję, że na tej pierwszej epce nasza współpraca się nie zakończy.
Natomiast z tego miejsca również polecamy Patryka sprawdzić jego postać, Patryk DPN, bo nie dość, że jest dobrym muzykiem i sam tworzy, to zauważyłem właśnie, że bardzo często Patryk też pomaga innym młodym wykonawcom. Właśnie albo gdzieś jakiś feat pojawi się w utworze, albo tak jak w twoim przypadku też produkcja. Także polecamy do sprawdzenia Patryk DPN. A ja jeszcze raz przypominam, rozmawiam z Dawidem Tyszkowskim, rozmawialiśmy o pierwszej epce, tutaj Nadal nie śpię EP. Bardzo Ci dziękuję raz jeszcze, Dawid, i życzę powodzenia, żebyś sobie też ograł na koncertach. To dopiero początek Twojej przygody z muzyką, ale życzymy Ci udanej kariery. Dziękuję bardzo. Hej, to Dawid Tyszkowski. Słuchajcie moich utworów z debiutanckiej epki pod tytułem Nadal nie śpię na antenie Radia Chicago.